w odległej galaktyce, dawno, onegdaj, w systemie Bago żył sobie Jedi. Jedi z kamienia. Czasem wychodzi z tego kamienia, ale za chwilę gdzie indziej przyziemia. Życie na Bago wolno się toczy. Światło leniwie uderza w oczy, jak w świecie dysku leci powoli. Nim zmierzch nadejdzie, się ubzdryngoli Jedi z kamienia od tego picia. W lustrze włos jego nie ma odbicia. Patrzy i kmini, gdy kac go boli. Czy on się wczoraj krótko ogolił? Wnet inny ray tracing znalazł. W nim grzywa lwa i broda drwala. Trzeba wyciszyć się po frustracjach. Na to najlepsza jest medytacja. A medytacja to rzecz jest święta. Nie ma tu miejsca na delikwenta, co drogi spokój Jedi zakłóca. Jedi wnet skarci takiego buca. Odwróci się odeń, uniesie ramię. Nie będziesz mi smrodził czakry, chamie. I po tych słowach cham już poczeka. Ot autorytet świętego człeka. Ale nie każdy Jedi szanuje. Ten bitu-bitu jest strasznym lujem. Mędrzec dostojnie zanurza się w spokój, a dziad blasterem gdzieś strzela z boku. Ale to na nic. Nie ma efektu. Lepiej droidzie Jedi respektuj. Skupienia nie tknie blasterów niecny. Droidzie, poznaj podział poprzeczny. Ale ten Jedi nad czym tak duma? Próbuje pustą tę belkę skumać, która ma boki, lecz nie ma środka. Oto jest belki zagadka słodka. O medytacji reset się przyda. Więc z tej platformy jak na sterydach Jedi nasz skacze i resetuje. Poze swą ciało swe pionizuje. Spionizowany wszedł do kantyny. Cel ma konkretny, prosty, jedyny. Wygrać partyjkę przy holostole. Wybrać jednostki, no i nie polec. Do Sutabana dobrał Skritona. Wrogów na planszy czeka od groma. Skriton się potknął i z planszy zleciał. Doświadczył Jedi. Porażki stulecia. Anachoretka zadowolona, kredytów postawiła tak z 500 000, że Jedi przegra, że coś zepsuje. Teraz z radości książką żongluje. Jedi zna sztuczki nie byle jakie. Macha łapami jakby był ptakiem i lewituje sobie przy ścianie, nikt koncentracji jego nie złamie. Z lewitowaniem trzeba uważać, pułapka czyha tu na figlarza. Można na bagnach utknąć za śmieciem. Głupio i przykro utknąć tak przecież. Co na to pewna Jedi kumpela, której fantazji braknie do skwiera? Też lewituje, ale niedbale. Kuca i frunie gdzieś pod powałę. Jeden szturmowiec, co to za chachar, też lewitował, łapami machał. Jedi za próbowanie tej sztuczki zrobił mu z tyłka rynek bałucki. Robot Jedi'a, ten BD-1 też włada mocą, jak jego pan. Kiedy hakuje droidy chyże, mocą przyciągnie je sobie bliżej. A kiedy wieczór, nadchodzi pora, aby zglanować złego rancora. Z tego rancora straszna niemota, kiedy go Jedi z góry łomotał. Nic nie zaradzi, tylko tak stoi. Już Anakin wiedział, że higher ground boli. Gdy zaś zabija bestię woj śmiały, może przeniknąć tak trochę w skały. Gdy rancor leży już po menelsku, surfować można na jego cielsku. Trzeba się spieszyć z tym surfowaniem, nim trupa porwie precz przemijanie.